W tym zadaniu nauczymy się tworzenia układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Na początek musimy określić niewiadome w tym zadaniu. Przyjmijmy więc, że x będziemy oznaczali liczbę 10 groszówek. Natomiast y oznaczymy liczbę 50 groszówek. I teraz zobacz, skoro resztę z zakupów wydano nam w 9 monetach, to możemy na podstawie tej części zadania zapisać, Pierwsze równanie, które będzie wyglądało tak. Do liczby 10 groszówek dodajemy liczbę 50 groszówek i otrzymujemy łącznie 9 monet. Ale weźmy jeszcze tą informację. Wiemy, że reszta wydana w ten sposób jest równa 2 zł i 10 groszy. 2 zł i 10 groszy to jest inaczej 210 groszy. I teraz stworzymy drugie równanie. To znaczy, jeżeli do 10 groszówek nie wiemy jaka jest ich liczba, ale do 10 groszówek dodamy 50 groszówki, też nie wiemy jaka jest ich liczba, oznaczymy ją y, to otrzymamy tą kwotę, którą nam wydano wreszcie, czyli 210 groszy. No, i łączymy takie dwa równania taką klamerką. W ten sposób tworzymy układ dwóch równań, w którym występują dwie niewiadome. I teraz robimy tak. Patrzymy na pierwsze równanie. To równanie ma potencjalnie 8 rozwiązań. To znaczy, jeżeli w miejsce x oraz y wstawimy odpowiednie liczby naturalne dodatnie, tutaj jeszcze sobie zapiszmy, że X należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich oraz Y należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich, ponieważ to są um, dwie niewiadome, które przedstawiają liczbę monet. A liczba monet musi być liczbą całkowitą. Ponadto wiemy też, że um, mamy pewną liczbę monet 10 groszowych i 50 groszowych, zatem nie ma tutaj przypadku, że. Um, Liczba monet załóżmy 10 groszowych jest równa 0. Gdyby była równa 0, no to wtedy musiałbym te plusiki tutaj wymazać. Ok. Wróćmy do pierwszego równania i dodajmy takie dwie liczby, których wynikiem jest 9. To tutaj pod spodem zapiszemy, że to będą możliwe rozwiązania, które za chwilkę będziemy sprawdzali. No to tak jak wspomniałem, x może być równy 1, y może być równy 8, 1 dodać 8 to 9, następnie x może się równać 2, y może się równać 7, bo 2 dodać 7 to 9, Wiemy na pewno, że każde z tych ośmiu rozwiązań spełnia pierwsze równanie, ale rozwiązując układ równań, rozwiązanie, które podajemy, musi spełniać również drugie równanie. Więc teraz będziemy sprawdzali każde z rozwiązań, które zapisaliśmy tutaj pod spodem, czy pasuje nam takie rozwiązanie do drugiego równania. To znaczy, weźmiemy Rozwiązanie numer 1 i 1 oraz 8 wstawimy tutaj i tutaj. Tutaj 1, tutaj 8. No i zobaczymy, czy ta suma da nam wynik równy 210. To patrz, 10 razy 1. Może pod spodem sobie policzmy. 10 razy 1, dodać 50 razy 8. To się równa. Liczymy, liczymy. 410. 410 jest różne od 210. To oznacza, że jedynka i ósemka nie spełnia drugiego równania, a zatem nie spełnia układu y, równań, czyli nie jest rozwiązaniem tego zadania. Ok, jedynka, ósemka odpada. To teraz będziemy podstawiali dwójkę i siódemkę. Tutaj dwójkę, tak? Czyli stąd. I tutaj siódemkę, bo tu przyjęliśmy, że y jest równe 7. I liczymy 10 razy 2, dodać 50 razy 7, to się równa 20, dodać 350, to jest 370, a to liczba różna od 210. To oznacza, że drugie potencjalne rozwiązanie nie rozwiązuje układu równań. Musimy sprawdzać dalej. Zobacz, dopiero za szóstą próbą otrzymaliśmy prawidłowe rozwiązanie całego układu równań. Na koniec musimy wrócić do pytania w tym zadaniu. Pytanie brzmiało tak. Ile było dziesięciogroszówek? Liczbę dziesięciogroszówek oznaczyliśmy x. A w tym szóstym możliwym rozwiązaniu, potencjalnym rozwiązaniu, które wiemy już, że jest na pewno prawidłowe, x. Skoro oznaczaliśmy liczbę 10 groszówek, to możemy teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo widzimy, że 10 groszówek było dokładnie 6. Tak ta liczba nam to wskazuje. No i teraz już tylko wystarczy zapisać odpowiedź. Tutaj możemy już skończyć rozwiązanie tego zadania. Mam nadzieję, że jest teraz dla Was zrozumiałe. No i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału i oglądania kolejnych odcinków z następnymi rozwiązaniami z tego podręcznika. Pa! pa.